Witam wszystkich widzów bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii czasówek do Tomb Raider Anniversary. Słuchajcie, dzisiaj przechodzimy miasto Kamun, świątynię Kamun jednak. Obawiam się, ile będzie czasu na to. W szczególności, że no, ja tych poziomów nie kojarzę egiptowych? Egipskich. Jesus, dobra. Jakiego ja jeszcze nie miałam na sobie stroju? O, może klasyczny. Niech będzie. Próba czasowa, boję się. Także trzymajcie kciuki, żebym się nie denerwowała. No wiadomo, że mogę to przejść. O Boże, jak ten klasyczny dziwnie wygląda. 20 minut. No, ale wiecie. Zawsze jest jednak stresik. Jeżeli o to chodzi. A stresować nikt się nie chce przecież. Bo to nie o to chodzi. Jakąś taką ma szeroką głowę ta klasyczna Lara. Nie uważacie? No kurde, mogłaś skoczyć od razu. Nie wierzę w to. Boże. Już z fejla zaczynamy. 19 minut. Moim zdaniem to jest trochę mało. Jak na ten poziom. Bo nie kojarzę, żeby był, żeby on do łatwych, dobra, łatwych, łatwiejszych należał. Uzi tak na wszelki. Dawaj, dawaj. Boże, już sobie wyobrażam te poziomy z pułapkami. Magnumy tutaj, bo będzie pantera. Dziękujemy panterze. Dobra. Pomijamy. Dobra. Dziękujemy bardzo serdecznie naszym kochanym mumiom za przypomnienie się, jeżeli chodzi o egzystencję. 18 minut, dobra. Chyba źle nie jest. Ale jednak wiecie. Stresik jakiś. Trochę jest. Dobra, to był sekret, to pamiętam. O matko bosko. Nie wyobrażam sobie w ogóle grać w te części TR-a na klawiaturze, a nie na padzie. Chodzi mi o te serii legend. Jakoś dziwnie to zaakcentowałam, nieważne. No nie wyobrażam sobie. To było takie nienaturalne. Może dlatego, że się uczyłam na padzie grać. W sensie inaczej, może dlatego, że grałam w te gry z tych serii, tej generacji, nie wiem, czy tak można nazwać, na PSP. Może dlatego. Znaczy, Underworlda nie grałam, bo Underworlda nie miałam akurat na PSP. Wiedziałam.
dziękuję. Trzeba było tak zrobić od początku. To jest czasówka. Niech się tu pantery inne wyskoczą. Nie wiem, czy jest sens je zabijać. Chyba ta. Jeszcze jedna. Wiedziałam. Ale nie wiem, dlaczego wzięłaś apteczkę. W sensie, jakim prawem w ogóle ona to wzięła. No nieważne. Chyba ja tego nie nadusiłam, a jak nadusiłam, no to no nie wiem jak. Serio. O Jezus. Tego też nie nadusiłam. No nie nadusiłam tego, Boże. No dalej, cofaj się. Dobra. Tu, do góry. Bok. Lecisz. Lecisz, laska, lecisz. Checkpoint. To chyba szczury były. Tak. Tu trzeba pociągnąć tamtą skrzynkę. O matko bosko. Czemu tak krzywo? Dobra, chyba wskoczysz. Wskoczysz. No nie wierzę, kurna. Ja się tu idealnie ustawiam. Dalej, wychodź. Dobra. Przynajmniej tego nie trzeba było powtarzać. Krokodyle są na dole. O, fajne powitanie. Tam jest jeszcze jeden, ale to tam go w dupie mam. Tu. I płyń. Płyń. Amazonko, płyń. Bo tu jest ta upierdliwa sekwencja. Dobra. O Jezus. Super, cieszę się, że się udało. I tu. I ciągnij to. Przepraszam, że się tak nie odzywam. A jak się odzywam, to myślę nad poziomem, ale musicie mi uwierzyć, że po moich wspomnieniach związanych z nim jestem troszkę zestresowana, jeżeli chodzi o przechodzenie go. Damy radę. Musimy. Dobra.
I teraz tak. Ja już pamiętam, że tak mogę. Dobra. Ciągaj dźwignię. Teraz tu. Do tyłu. Tu, do góry. I tu ciągaj. Dobra. I teraz tak. Jak stąd się schodziło? Czekajcie. No nie wiem, czy ja dobrze robię. Jezus. Nie o to chodziło, to na pewno. O to też nie, ale niech będzie. Aha, tu jest teraz to pomieszczenie z pumami. Nie. Cholera, nie. Nie. Jezu, ile ich? Okej, dobrze, że jest punkt kontrolny, bo ja już życia nie mam. A tu są jeszcze dwie. Chyba, że... Chyba, że... O, dobra. To nie było głupie, prawda? Nie, to było głupie. Cholera. O, cholera. No, byłam pewna, że się uda. Nie wiem, dlaczego nie skoczyła. No, właśnie tak jak teraz. Mogłaby współpracować. Koleżanka. Ale nie chce. Ale nie chce. No cholera, kurna mać. Dobra, już wiem dlaczego. Boże, mogłam tak od razu. Jezus! Jak ja się wystraszyłam. Boże, jak ja się wystraszyłam. Jezus, skacz tu. Dobra. Tu przynajmniej wiedziałam, co mnie czeka. Ale chyba jesteśmy już na końcówce poziomu, więc powinno się udać. Tak mi się wydaje. To się udało idealnie. Jestem zadowolona.
Dobra, ciągaj. Teraz jeszcze tylko tam to otworzyć, przejść i chyba koniec poziomu, także 6 minut zostało. Mam wrażenie, że z palcem w dupie, ale to się okaże. Matko Bosko. Po co takie gry, co stresują człowieka, nie? A to by się nie czuło tej adrenalinki, od której się później jest uzależnionym. No, niestety, niestety. Dobra, teraz trzeba tego skarabeusza pociągnąć. I iść przed siebie. Stój. Tu. I tyle. Dobra. Teraz tu. I jesteśmy. O matko, nie, nie gadaj. Ja tego nie pamiętam. Cholera. Co to w ogóle trzeba było zrobić? Żeby to powychodziło. Czekajcie, Jezus. Jezus, zatrzymaj się, gro. Czekajcie, muszę pomyśleć. Co ja mam zrobić, żeby to w ogóle wyszło? Aż se wejdę w solucję, Boże. Znaczy solucję, wejdę w swoje te filmy. No ten filar to powinien wyjść. Czemu to nie wyszło? O, teraz wyszedł. Tu jest z mięsem, gościu. Ja tak mówię. Znaczy z tym. Jeszcze jeden raz. No Jezus, kurna! Ja nie mam na to czasu. Czekajcie. Dobra, czekajcie. Tutaj to drugie. I to jest flaming z tą... O, tym. Dobra, stop. Dobra, czekajcie, teraz ten tu. Tu wyskoczy pantera. I niebieski garnek. Aha, jest niebieski garnek, dobra. Okej, i ostatnie tu. I tu będzie gościu ze słoniną. Sorry, że musiałam tak cięcia porobić, ale bym nie zdążyła. A nawet nie pamiętałam o tym, że to jest w tym poziomie. Chodziło o to, żeby zdążyć. Nara. Dobra. Próba czasowa przebyta. 17 minut 38 sekund. Bonusy 0. Także tak. To był właśnie pierwszy poziom czasówka z Egiptu. Mam nadzieję, że wam się podobało. W prawym górnym rogu macie anotację do playlisty z Wiedźminem. Życzę miłego dnia i do zobaczenia.